Witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. Dziś chciałbym Wam zaprezentować grę od wydawnictwa Piatnik Cool at Pool, czyli bitwa o leżaki nad basenem. Któż nie zna tego tematu, jak wszyscy z samego rana biegną na basen, aby zająć sobie leżak, rzucając ręcznik. To właśnie tutaj znajdziemy, więc zobaczcie, jak prezentuje się rozgrywka i za chwilę wracamy. Ok, witajcie przy stole. Czas omówić zasady gry. Gra polega na tym, aby zajmować jak najwięcej leżaków i jak najbardziej punktujących leżaków na koniec gry, czyli jak najbliżej basenu. Każdy z graczy otrzyma 16 swoich ręczników w swoim kolorze. One są dwustronne. Z jednej strony mamy kolor i jakieś logo danego gracza, a z drugiej strony mamy naszego gościa hotelowego. Każdy z graczy otrzyma też takich gości hotelowych bez ręczników, którzy będą troszeczkę przeszkadzali innym graczom. Mamy też ratownika, który pilnuje tutaj gości na basenie, aby po prostu nie wylegiwali się tutaj na leżakach, tylko kąpali się w basenie. Dodatkowo mamy piłeczki, które umieszczamy w basenie. Gracze będą je zdobywać, dzięki którym będziemy mogli móc przerzucać kości jeszcze raz. I na czym polega gra? Jak wygląda przebieg gry? Każdy z graczy w swojej kolejce bierze wszystkie kości. One są, jak widzicie, z różnymi kolorami, takimi samymi kolorami jak kolory w odpowiednich strefach. Jak widzicie, basen jest podzielony na strefy koloru i strefy liczby. Więc gracze będą musieli wyrzucać takie wyniki, taką ilość kości w danym kolorze, móc umieścić swojego gościa hotelowego na danym leżaku w odpowiedniej strefie. Rzucamy kości i gracz teraz decyduje się, jakie kości zostawi, a jakie będzie mógł rzucać dalej. Przypuśćmy, gracz zostawia sobie dwie niebieskie kości. Pozostałymi kościami rzuca. Przerzuca ponownie i znów odkłada, przerzuca dalej. W momencie, kiedy wypadnie na kości nam ratownik, no to niestety ratownik porusza się zgodnie z wskazówkami zegara, zgodnie po tych tutaj polach. Co ten ratownik nam daje, co nas informuje nas, że on tutaj stoi? Informuje nas, że w momencie, kiedy stoi na czerwonym polu, to dana strefa czerwona tych leżaków jest wyłączona i tutaj nie możemy zajmować leżaków. Jeżeli stoi gracz na ratownik na cyfrze, wtedy ta strefa 4 jest wyłączona i tutaj też nie będziemy mogli w swojej kolejce zajmować leżaków. Taką kość, którą gracz wyrzucił z ratownikiem, odkłada i decyduje się, czy dalej rzuca. Przerzuca tymi kośćmi, no i ma taki oto wynik. Co gracz będzie mógł teraz zrobić? Będzie mógł zająć teraz leżak w strefie niebieskiej, o ile taka strefa jest otwarta. Taka strefa jest otwarta. Gracz może dzięki trzem kostkom umieścić, zająć leżak swój w strefie numer 2 i numer 3. Również mógłby na przykład zająć leżak w strefie numer fioletowej o wartości 2, bo ma dwie kostki. Oczywiście decyduje się na strefę niebieską, bo ma lepszy wynik. Jakie mamy opcje zajmowania, rezerwowania tych leżaków? Możemy zająć własny leżak. Aby to zrobić, wystarczy odwrócić swój kartonik na drugą stronę. Gracz żółty odwraca ten karton i ten leżak jest już zajęty i to jest jego leżak do końca gry. Gracz może zająć też cudzy leżak. W tym celu używamy jednego ze swoich tych gości bez ręcznika i umieszczamy takiego gościa na ręczniku przeciwnika. To powoduje, że blokujemy troszeczkę przeciwnika, ale też będziemy mogli w kolejnej rundzie przechwycić ten leżak i mieć go na własność. Możemy odzyskać, gracz może odzyskać taki leżak. Aby to zrobić, oczywiście musi spełnić warunek, rzucić odpowiednie kości, strefa musi być wolna i po prostu zdejmuje takiego gościa ze swojego ręcznika i odwraca go na drugą stronę. To jest takie blokowanie, które pozwala po prostu wykorzystać to, że przeciwnik musi stracić swoją rundę, żeby odzyskać leżak.
Gracze też mogą przejmować takie leżaki. Jeżeli gracz nie uratuje swojego leżaka, to gracz żółty będzie mu w kolejnej rundzie, jeżeli wyrzuci ponownie taki sam wynik, przejąć taki leżak i oddać ten leżak graczowi, ten ręcznik i zająć go swoim ręcznikiem z gościem hotelowym. Możemy też zajmować takie leżaki o wartości 5. Tutaj nie ma jakiejś konkretnej strefy. Gracz, jeżeli wyrzuci na kościach 5 takich samych kolorów, może zająć jeden z tych dwóch leżaków, umieszczając swój tutaj ręcznik z gościem hotelowym. I gra się kończy w momencie, kiedy na planszy zostanie tylko i wyłącznie 4 wolne leżaki. Wtedy gracze grają ostatnią rundę. Wtedy gracze kończą grę. Jak liczymy punkty? Gracze będą dostawali punkty za zajęte leżaki, czyli takie, które mają gościa hotelowego, który leży na takim leżaku i zliczają wartość leżaka, który znajduje się pod nim. Gracz, który zdobył jak najwięcej punktów, wygrywa grę. Zobaczyliście, jak wygląda bitwa na basenie, na planszy. Muszę przyznać, że pod względem wykonania jest naprawdę bardzo fajnie. Mamy wszystko wykonane bardzo dobrze. Grube tektury, gruba plansza, bardzo fajny pionek ratownika. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, jest komiksowo, jest przyjemnie dla oka. Naprawdę może się to podobać i może zwrócić uwagę, jeżeli będzie stało na półce w sklepie. Co jeśli chodzi o samą rozgrywkę? Powiem Wam, że czytając zasady, myślałem, że to będzie jakaś naprawdę banalna, głupia gra, bo naprawdę nie słyszeliśmy o niej zbyt dużo, ale powiem Wam, że jeżeli graliśmy w tę grę, coraz bardziej się nakręcałem, coraz bardziej mi się ta gra podobała. Nie jest to może gra, która wymaga od nas jakiegoś takiego mózgożenia, że musimy siedzieć, kombinować. Jest to gra losowa, rzucamy kostkami, coś wypadnie, musimy się do tego dostosować, ale też jest troszeczkę strategii w tej grze. Musimy zaplanować sobie, w które obszary chcemy iść, na przykład rzucamy kostkami, wypadają dwie zielone, czy na pewno te zielone nam się przydadzą, czy jednak nie zaryzykować i rzucić jeszcze raz. Mamy piłki, które zdobywamy podczas gry i którymi możemy manipulować, rzucać jeszcze raz kostkami. To też jest bardzo ciekawe, także te rzuty możemy powtarzać dzięki tym piłeczkom. Musimy zaraz uważać na tego ratownika, który chodzi i pilnuje tych stref. Musimy odpowiednio te strefy wybierać, żeby przez przypadek sami siebie nie zablokować, jeżeli rzucimy ratownika i wskoczy nam na przykład w strefę, którą zbieramy kostki i niestety nasz ruch przepada. Także tu też trzeba troszeczkę pomyśleć. Jest to tytuł typowo familijny, nie możemy od tej gry właśnie oczekiwać czegoś więcej. Jeżeli mamy grono dzieci, rodzina, naprawdę gra się spisze, bo nie jest jakaś trudna w wytłumaczeniu. Zasady są bardzo proste. Po prostu rzucamy kostkami i zajmujemy leżaki swoimi ręcznikami. Jest troszeczkę przepychanek, jest negatywne interakcje, zajmowanie sobie tych tutaj leżaków, ręczników innymi naszymi pionkami. Ktoś powie, nie ma to sensu. Powiem Wam, że ma sens, bo w momencie, kiedy zajmujemy taki ręcznik naszym takim gościem hotelowym bez ręcznika, dostajemy piłki. A te piłki są bardzo, bardzo czasami pomocne w przerzutach kośćmi. Także to nie jest taki bezsensowny ruch. Możemy stracić ruch, ale możemy zyskać piłki i później w kolejnym ruchu mieć dużo, dużo więcej opcji wyrzutu kośćmi. Także to jest przemyślana mechanika, prosta, ale przemyślana, to wszystko fajnie działa. Jeżeli chodzi o minusy, no to nie jest to gra taka, która porwie, nie jest, będzie to jakiś bestseller wśród gier familijnych. Troszeczkę może niektórym przeszkadza właśnie ta losowość w tej grze, ale mówię, jest to przyzwoity tytuł jako gra familijna i nam się naprawdę przyjemnie w to grało. Nie jest to gra też taka, która będziemy grali non-stop w rewanż. Zagramy, na jakiś czas odłożymy na półkę i myślę, że za chwilę też do niej wrócimy. Po rozgrywkach stwierdziliśmy, że gra od nas dostanie takie 7 na 10, czyli jest to tytuł dobry, który warto się przyjrzeć, jeżeli szukaliśmy jakiejś takiej gry trochę przepychanych, negatywnej interakcji, ale nie za dużej dla familii, dla rodziny, no to myślę, że Cool at Pool Wam się spodoba. Dla nas, tak jak mówię, 7 na 10, ciekawy tytuł, warty uwagi, jeżeli chodzi o gry familijne. Także na dziś to wszystko. Oczywiście zapraszamy Was na kolejne odcinki, które już niedługo. No i do zobaczenia. Hej!